Okej. Będziemy sobie to nagrywać, później jak ktoś tam będzie chciał, to sobie obejrzy. No, więc tak jak mówię, przede wszystkim oglądać, czytać to, co się lubi. Nie patrzcie na akcent, tak? Akcent to jest naprawdę, na razie to nie jest aż tak ważne. Brytyjski, amerykański to jest na razie nieistotne. Więc tak, mamy tę konstrukcję. Aha, i zanim, tam była kwestia tego uczenia. To znaczy, jak ja to powiedziałem, bo ty, Ula, mówiłaś, że z tą nauką coś. Kurde, co to było? Przypomnisz znaczy, mi? No, też jak ma się styczność. To pierwsze pytanie, to pierwsze pytanie, które mówiłaś. Nie to ze szkołą. Czy nie chodziło mi o to, że wcześniej, bo wiadomo, że teraz mamy więcej narzędzi, nie? No to zdecydowanie jesteśmy w stanie lepiej się uczyć tego angielskiego. Ale ty mówiłaś coś takiego, aha, już wiem. Bo chodzi o to, że jak uczycie się na przykład słowa, nie? Reflect, powiedzmy. Dzisiaj takie słowo się pojawiło, reflect, i tak mi się skojarzyło. To wiecie, jak każdy się uczy. Uczy się w ten sposób, że na przykład, no dobra, ja wam to pokażę. Wchodzimy sobie na przykład na słownik, tak? Wpisujemy reflect. Mamy odbijać się, nie? Odbijać się od wizerunku, odbijać promienie, fale dźwiękowe i tak dalej. I zobaczcie, ile tego cholera jest, za dużo. Poza tym, my się uczymy tak, że bierzemy odbijać się. No i teraz, jak wygląda nauka? Robimy coś takiego, wpisujemy sobie odbijać się i robimy tak, reflekt, odbijać się, reflekt, odbijać się, reflekt, odbijać się, reflekt, odbijać się. Nie wiem, czy tak robicie, ale kiedyś gdzieś tam to robiłem, stwierdziłem, że to w ogóle nie ma sensu. Najlepiej jest w ogóle rozumieć słowa. Czyli jeżeli my będziemy mieli speaking, już będziemy sobie gadać, to wtedy najlepiej się człowiek uczy, ponieważ dzięki takim słowom, my jak znamy na przykład słowo reflection, to reflection to jest odbicie. I ono również się kojarzy ze zwierciadłem, tak? No bo zwierciadło, no to można powiedzieć, że to jest właśnie ten... lustro, tak? Więc jeżeli chcemy powiedzieć na przykład, że coś odzwierciedla pewne nasze, nie wiem, cechy, czy dzieciństwo, czy coś tam, to możemy powiedzieć po prostu it reflects my childhood. I to jest dobra nauka angielskiego. Oczywiście jedna z, prawda? No bo jeżeli chcemy przejść poziom wyżej, no to ja już tam chyba na YouTubie to wrzucałem ostatnio, nie? Jak się uczyć słownictwa, tam pod koniec już pokazywałem, jak to robić, no bo samo tworzenie zdań typu it reflects my childhood, później stworzymy it reflected my childhood, to nie jest złe, tak? Ale jeszcze na to jeden sposób jest. Na razie nie będę go pokazywać. Ja tu na YouTubie tam wrzucałem, jak przyjdzie, wiecie, pora, tak? To będziemy to robić. Na razie to i tak nie ma aż takiej potrzeby. Na razie skupimy się na tych zdaniach, czyli to, co mamy tutaj. I teraz tak, myślę, że Ula najpierw będziesz zaczynać, dobra? Czyli może, co by oznaczało to zdanie? Spotkaj się ze mną w piątek? Tak. A co zazwyczaj na przykład ludzie mówią? Jak mówimy zazwyczaj? Zazwyczaj na przykład mówimy let's meet. Tak? On Friday. Jak uczymy się, wiecie, na tych Facebookach, tak, szukamy sobie czegoś, to zazwyczaj jest let's meet on Friday i my mamy takie, aha, dobra, to wiem, no to będę sobie robić let's do it on Friday, let's go, nie wiem, to the concert, na przykład on Friday, czy coś takiego. Czyli chodźmy na koncert i tak dalej. Ale zapominamy o tym, że to jest, co to jest? Co tutaj się dzieje, Ula? Jak nie będziesz wiedzieć, to Joanna będzie mówić. To może troszeczkę. Rozkaz. Proszę na odpowiedź. Okej, rozkaz. Rozkaz, dokładnie. Czyli chodzi o to, że nie uczcie się nigdy na pamięć, tylko zrozumcie pewne zasady. Czyli jeżeli zasada jest taka, że zaczynamy zdanie od czasownika, to w tym momencie mamy meet me, czyli spotkaj mnie. Tak? To jest bardzo naturalne w angielskim i nie ma z tym problemu. Powiem więcej, jest to również widoczne, już wam pokazuję. Ja dzisiaj z kimś tam miałem zajęcia, jakieś maturalne, coś tam było. Zobaczcie, jak sobie spojrzycie na przykład na polecenia, które są w książkach bardzo często, to jest co? Na początku jest choose, tak? Czyli wybierz, to jest rozkaz. Move, czyli porusz słowami tam pogrubionych
i tak dalej, nie? Complete, czyli skompletuj albo po prostu jakby ukończ, nie? Complete the text, czyli uzupełnij tekst czy coś takiego. To są właśnie rozkazy, które występują właśnie w naszych poleceniach. A co było w szkole? My bardzo często w szkole nie rozumieliśmy w ogóle poleceń. Nie wiedzieliśmy, o co chodzi. Przynajmniej ja miałem taki problem. A wiem, że też często ludzie mają. No więc właśnie to jest ten system tego rozkazu. Czyli zaczynamy od rozkazu. To jest pierwsza konstrukcja. Druga. Co oznacza to zdanie? Ula. Tutaj jest kobieta, która siedzi pod drzewem, coś takiego. Zgadza się. Pytanie, czy rozumiesz tę konstrukcję? Czy byłabyś w stanie zrobić inne zdanie w tej konstrukcji? Pewnie musiałabym się bardzo zastanowić, ale tak średnio. Okej. Okay. Joanna, scena jest twoja. Ale co mam zrobić? Czy jesteś w stanie jakoś wytłumaczyć, co tutaj się stało? Tak. Mówimy there is albo there were, to mówimy o kimś albo o czymś, co jest gdzieś tam. OK, czyli zaczynamy od there is, tak? Mamy oczywiście there was, że było, jest coś, albo jest, tak. Ale nie jest to nic, coś daleko, o może tak. No, OK, mi to jak będziemy chcieli, że jest blisko, to powiemy it is. It's. I teraz ważne jest to, że będziemy właśnie to, co jest zaznaczone, stawiać rzeczowniki. Czyli na przykład, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że dobra, to zrobimy taką próbkę, zrobimy zdanie, jest drzewo, które stoi obok mnie. Zmienimy trochę kontekst, tak? Bo mamy tutaj, jest kobieta, która siedzi przy drzewie, nie? A tutaj mamy, jest drzewo, które stoi obok mnie, czyli obróciłem tym. Jak to zrobić, to zdanie? Kto wie? No ja wiem, ale może Ula chce. No. Tak średnio wiem. Mhm. No to dawaj, Joanna. There is tree. Mhm. Standing close to me. Na przykład. Może być, pewnie. To, że blisko mnie, czy obok mnie, na razie też na tym się nie koncentrujcie, to będzie. Ważne, żeby w ogóle rozpocząć zdanie, żeby wiedzieć, jak to zrobić. No i teraz to, co właśnie się tutaj zdarzyło, no to generalnie mamy there is tree, tak? Tu mamy there is woman, zgadza się? Czyli mamy rzeczowniki, mamy już poustawiane rzeczowniki i tak też będziecie robić. Czyli ustawiamy sobie rzeczownik na początku, a później po prostu wrzucamy standing. Czyli wrzucamy ten czasownik, który jest odpowiedzialny właśnie za jest drzewo, które sobie stoi obok mnie. Czyli to jest to samo, jakbyśmy zrobili zdanie z gramatyką, czyli byśmy powiedzieli na przykład there is a tree which is standing close to me. I to zdanie jest identyko, tylko że to brzmi trochę jak robot, tak? A tu mamy od razu zdanie nam płynie. Dlatego native bardzo często używa tego. To oczywiście też jest możliwe, ale jak będziecie uczyć się w ten sposób, no to niestety mimo tego, że posiadacie dobrą gramatykę, nawet będziecie mieli opanowane czasy, miały, będziecie umieć conditionale i wszystko, to i tak będziecie brzmiały jak robot. Jeżeli nie nauczycie się tych konstrukcji, które ja mówię tutaj, to za każdym razem każde zdanie będzie I have done it, I came to this office to coś tam i tak dalej. Nigdy nie będzie w tym płynności. Natomiast jeżeli powiemy to zdanie, powiedzcie to zdanie na głos. There's three standing close to me. Tak. No i to płynie, nie? A jak powiemy there is a tree which is standing close to me. Można język to, tak, to brzmi to po prostu ta ra 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 ra, tak? A tam macie melodię. I właśnie też bardzo często w angielskim mówi się o melodii. Okej, okay. No i to jest właściwie kolejna zasada. No i pytanie, czy ją rozumiesz, Ula? Tak, jest bardziej płynnie, bo tak jak sam wspomniałeś, to takie język można sobie połamać, taka blokada też trochę jest. Człowiek bardziej się zastanawia. Tak, to tak jak mówisz,
że okej, tylko to which is to też jest możliwe, tylko że to się bardzo często stosuje, kiedy my akcentujemy pewne rzeczy. Na przykład to jest osoba, którą chciałem ci przedstawić, nie? To wtedy właśnie tutaj akcentujemy często rzeczy, a my nie będziemy akcentować, jak mówimy. Czyli nie będziemy podkreślać, że o, zobacz, to jest ta osoba, którą chciałem ci przedstawić. Tylko to jest osoba, którą no, my w języku polskim inaczej tego nie zrobimy. W angielskim to się właśnie dzieje i tak można. Trochę mi się no z brytyjskim to bardziej kojarzy. Nie, to jest amerykański, brytyjski. Tutaj nie ma różnicy. Absolutnie. Nie. No to skoro, skoro dałaś taką, powiedzmy, nie wiem, tezę, to czy mam pokazać ci jakieś takie przykłady, które rzeczywiście o tym mówią, czy nam ufasz? Już nam, Joannie też. Ufam. Okej. Okay. Jak coś, to mów, to będziemy sprawdzać. Następne zdanie to jest it's nice to sit at the sea. Co to oznacza? Na razie od Uli zaczynamy, ok, a jak coś, to Joanna będziesz podrzucać. Miło siedzieć okay nad morzem? Mhm. Czy rozumiesz tę konstrukcję? Wydaje mi się, że tak. Tak nie do końca. Tak jest no proste jakby, no. No. I ta konstrukcja również jest stosowana. No ale to zdanie użyłabyś normalnie w trakcie mówienia? Pewnie nie. Nie, właśnie. I to jest twój błąd. Bo to zdanie możemy bardzo ładnie powiedzieć i możemy naprawdę mocne zdanie zrobić. Zaraz wam to udowodnię. Na przykład zrobimy sobie takie zdanie, że powiedzmy zawsze zaczynam od tego ważne, tak? No bo to fajnie brzmi, ale na przykład, wiecie, jak jest kluczowy, albo taki bardzo ważny, albo coś takiego. No dobra, nie będziemy kombinować, pojedziemy schematem. Czyli ważne jest to, żeby móc na przykład, a dobra, proste, coś takiego. Ważne jest to, żeby móc być szczęśliwym. Takie zdanie, wiecie, nie wiem. Takie dosyć, jak to powiedzieć, pompatyczne? Nie, chyba tak. No tak czy inaczej takie górnolotne, nie? Jak to zrobić? No bo przecież używamy takich słów, nie? Mówimy, ważne jest to, żeby na przykład skupić się na tym czy coś. Na przykład gdybyśmy tak bardziej biznesowo, no to moglibyśmy powiedzieć, ważne jest to, żeby skupić się obecnie na wynikach firmy, nie? Bank. Mamy dokładnie to samo, ale znaczy jest to samo, natomiast inaczej brzmi, nie? Bo zaraz zahaczamy jakiś biznes, coś tam i myślimy, że o, wiecie, it's creepy, nie? Że robi się gorzej. A tak naprawdę to jest cały czas ta sama konstrukcja. Więc Ula, jakbyś to zrobiła? I to jest podstawowy błąd tutaj, ale pewnie go popełnisz, no ale zobaczymy. It's important to be happy. Okej, czyli it's important to be happy. I to zdanie jest w porządku i nie ma tutaj błędu. Problem jest taki, że tu jest słowo móc, nie? I to móc, właśnie o to chodzi, że jak nauczycie się konstrukcji, to nie będziecie myślały o tym móc, tylko nauczycie się myśleć po angielsku, bo zaczynacie zdanie od przymiotnika, ważne. Czyli ważne jest to, żeby móc być, czyli it's important to be happy. A teraz jak zrobić ważne jest to, żeby skupić się obecnie na wynikach firmy? Ula, wiesz? Nie. No Joanna, spróbujesz? Nie wiem, jak je skupić się. Mhm. A znacie takie auto Ford? Jest Ford i on miał, jak on się nazywał, na F? Ford F. Fokus, dobra. Czyli fokus to jest skupienie. No. Pomyśleć. Czyli ważne jest to, żeby skupić się obecnie na wynikach. Obecnie to zostawcie. To są słowa, które one nic nie wnoszą. Nauczcie się konstrukcji. Tylko konstrukcji. Obecnie na razie naprawdę zostawcie, bo możecie nawet wstawić now, tak? Uh-huh. Nie musicie wchodzić w jakieś słowo, nie wiem, at present, currently i tak dalej. To na razie jest nieważne. Konstrukcja jest ważna. It's important.
Jezu, it's important to focus. No i co? W wynikach firmy. Jak nie wiesz wyniki, to powiedz firma po prostu. Nie będzie company. To samo. No, czyli on the company na przykład, nie? No. Byśmy chcieli powiedzieć na wynikach firmy, to byśmy powiedzieli po prostu results, nie? Ja tak myślałam o tym słowie, ale myślę, chyba to nie to. Dużo, od razu że... mówić, od razu mówić. Nie, nie wstydzić się, od razu mówić. Ale wydawało mi się, że to nie jest to, ale pierwsza myśl od razu mi przyszło results. Tak. Jest results, może być performance, tak? Ja mogę wam dorzucać, ale na razie to też nie ma sensu. Czyli prostą konstrukcją jesteśmy w stanie zrobić naprawdę takie górnolotne zdania, nie? Z pozoru. A dzięki temu, że angielski jest prosty, no to możemy sobie to zrobić, nie? Okej, okay. No i teraz mamy następne. Tu już mamy z get, widzę, ale jeszcze chwila. Weźmiemy sobie na razie może to. I to ta konstrukcja też jest bardzo prosta, czyli co oznacza to, Ula? Coś tam ludzie w Grecji, ale nie potrafię dokładnie przetłumaczyć. Właśnie. Ludzie w Grecji. No na pewno nie to. A jakbyś to przetłumaczyła, Joanna? There's people to go to. Są ludzie, no podróżujący. Właśnie. Podróżujący, no wybierający nie, się. Nie, no jak nie? ludzie, którzy mają jechać do Grecji. To jest tylko, i wyłącznie jeden kontekst. Czyli jak chcemy powiedzieć na przykład są wyniki do sprawdzenia, to powiemy jak. Wyniki do sprawdzenia? Jak były wyniki? Results. No i teraz rzucacie czasownik. To check. No i koniec. Okay. Koniec zdania. Czyli są wyniki do sprawdzenia, tak? Mhm. To jest koniec. Są wyniki do sprawdzenia albo są wyniki, które trzeba sprawdzić, nie? Czyli tak jakby trzeba je sprawdzić. Czyli zamiast tego my często uczymy się, wiecie, have to, must, nie? Mhm. Wiadomo, have to odgórne, tak? Must od nas się wywodzi i tak dalej. To też są jakieś takie, no można to stosować, nie? No ale zamiast tego możecie również to. Ja zawsze mówię have to. Jak mówisz, to mówię have to. No i tak można robić, nie? Must wywodzi się od nas, ale have to jest... oni często to mieszają, bo ja chyba już wam mówiłem, nie? Że wszystko zależy od kontekstu, no bo nie chcemy za każdym razem, wspominałem o tym, tak. Nie chcemy, żeby za każdym razem ktoś wiedział, czy ja muszę wewnętrznie, czy lekarz mi kazał, żeby zaraz, nie wiem, mówić o tym, że lekarz mi kazał i już, o Boże, to jesteś chory, wiesz, i tak dalej, nie? Może czasami nie chcemy o tym mówić i po prostu nawet możemy powiedzieć na przykład coś takiego, nie? Że nie wiem, jest jakieś badanie do wykonania, czy jakieś szczepienie, czy cokolwiek i tyle, nie? Mhm. Więc możemy powiedzieć there's result to check. I to oznacza właśnie są wyniki do sprawdzenia, trzeba je sprawdzić. Więc widzicie, że jest tylko i wyłącznie jeden kontekst. No i czy to jest jasne teraz? Ula. Tak. Dobra, czyli mamy już raz, dwa, trzy, cztery, tak? Mamy jeden, mamy dwa. No i tak będziemy cały czas powtarzać, aż teraz sobie zrobimy jakiś artykuł. There's results to check. Dobra, to jest trójka. To jest cztery, a to jest trzy. Dobra, tu jest jeden, dwa i trzy, okej. Okay. Dobra, no i teraz mamy coś takiego, że there's results to check i co dalej? Chwila, muszę zerknąć. To jest to, mamy get. Dobra, następne zrobimy trochę w postaci pytania i zrobimy coś takiego. Czy mają Państwo na przykład wyniki za ten rok? Brzmi mocno, nie? Mhm. Ale jak to zrobić? Ja mówiłem, że nie uczę gramatyki. Na razie przynajmniej, tak? Na razie na początek nie ma sensu.
Czy mają Państwo wyniki za ten rok? Jak możemy to inaczej powiedzieć? Możemy właśnie wykorzystać tę formę. Może nie niekoniecznie there is, bo to będzie bardziej taki amerykański, tak? Czyli taka brudna gramatyka, jak ja to nazywam. Czyli będzie is the. Skoro to jest liczba mnoga, to powiem po prostu are the, nie? Czy są tam? Czy są jakieś wyniki za następny rok? Więc niekoniecznie każdy musi pytać personalnie, tak, że czy ty masz, nie? Tylko are the. I na przykład pytamy are the results. I teraz co? Za ten rok. For this is yeah. No i całe zdanie. Gotowe. Czyli sugeruję zdecydowanie, żeby no nie to, że unikamy gramatyki, ale żeby nauczyć się drugiego takiego zastępczego myślenia, nie? Okej. Okay. Czy to jest jasne? Tak. Dobra. Paula? Mhm. Teraz mamy get. No i pytanie, czy robimy get? Czy już chcesz get, czy coś powtarzamy? Jak uważacie? Nie wiem, jak Ula się czuje. Że jak ona świeża, to może powtórzmy, żeby miała, żeby po prostu nadążała potem za nami, nie? Mm-hmm. Powtórzmy, no, mi się też przyda. Tak? No to tworzycie w takim razie zdanie same. Mamy to meet me on Friday. Jakie moglibyśmy zdanie zrobić? Spróbujcie tak w ogóle, nie wiem, czy mam wam tematy podrzucać, czy same zrobicie? Może podrzucać. Dobra. Łatwiej może. To będziemy robić tak, że na przykład, czekajcie, napiszmy sobie Teams. Nie o to mi chodzi. Area. Albo inaczej. Area of interest. O Jezus, co to się stało? Interest. Dobra, chyba nowe mi odpaliło. Aha, dobra, okej. Okej, mamy jakieś tu zainteresowania i na przykład, dobra, weźmiemy sobie to. O, tu jest dużo. Okej, spróbujemy to odpalić. Dobra, macie. Macie jakieś tutaj tematy, można sobie wybierać. Poczekajcie, bo tu jakiś sheet wyskakuje. Okej. Okay. Mamy sztukę, mamy społeczność, mamy komunikację, edukację, środowisko, zdrowie, sprawiedliwość, zasoby ludzkie. Dobra. Komunikacja. Komunikacja. Na razie, wiecie, mówię na luzie, nie patrzcie na razie na słownictwo, to nie o to w tym chodzi. Nie róbcie czegoś takiego, że ja wam mówię na przykład, nie wiem, environment i powiedzmy ktoś tam, o Boże, co to znaczy. Nie, na razie na tym się nie koncentrujcie. Na razie uczymy się tego, żeby w ogóle tworzyć zdania, bo później wystarczy, jak będziecie choćby za granicą, to będziecie wiedziały, jak rozpocząć zdanie i nawet jeżeli nie będziecie znały słowa, to sobie słowo dołożycie do tej konstrukcji. I jesteście w stanie powiedzieć całe zdanie, a jak będzie speaking, no to już zupełnie inaczej, nie? Dobra, czyli które wybieramy na razie? Może coś najłatwiejszego, żeby Ula tam... Obojętne. No, pierwsze, lepsze. Pamiętajcie, że jak ja mówię edukacja, to nie myślcie o jakichś tam, wiecie, ustawach czy coś takiego. Nie. Weźcie proste zdanie, na przykład ważne to jest, żeby się uczyć albo żeby się nie uczyć. Nie wiem, ktoś tam chce, nie chce. Ważne jest to, żeby chodzić do szkoły. Rozumiecie? Na razie proste zdania. Który temat? Obojętne. No to nawet z tą edukacją to będzie... Dobra. It's important to... To chwila. Najpierw zróbmy to. Najpierw zróbmy to, czyli konstrukcję od rozkazu. Coś o edukacji. Na przykład ucz się pilnie albo coś takiego. Nie uczcie się pilnie, tylko szukajcie słów. Będę wam podpowiadać. Na razie ich tak robimy po jednym zdaniu, nie? Więc tak na luzie. To mi się od razu kojarzy you must learn. Ale you must learn to oznacza ty musisz się uczyć, czyli używasz gramatyki. A jak powiesz do kogoś, ucz się, to jak powiesz? Na przykład coś takiego.
Okej. Okay. Nie uczcie się you must. Bo jak uczycie się you, to robicie to wszystkie zdania personalnie, nie? Czyli ty, ona, my, wy, oni, one. No i teraz wiecie? Właśnie wychodzi nauka ze tak, szkoły, nie? Tak. Prawda i jest taka, że tak jeżeli. Tak, jeżeli ja robię zdanie ucz się pilnie, a wy to tłumaczycie jako you must learn na przykład, tak? To dlaczego się tak dzieje? To ja wam pokażę, jaka jest różnica. Jak mamy ucz się pilnie, my musisz uczyć się, tak? Dlaczego ucz się pilnie to jest learn, a dlaczego musisz uczyć się to jest you? Ktoś mi jest w stanie odpowiedzieć? Tak naprawdę tu jest odpowiedź wszędzie. Ale dlaczego tak się dzieje? Zobaczcie, jak powiecie ucz się pilnie, to jest rozkaz. Zgodzicie się, nie? No tak. Ale musisz, to nie jest rozkaz, bo tu się chowa podmiot domyślny, czyli ty. Nakaz tak jakby. No. Właśnie, bo jak zmienimy to i ja powiem na przykład musisz się uczyć, nie? Znaczy musisz uczyć się, już trzymajmy się tego, to może być również co albo kto. No możesz ktoś, być no ty, tak. To może być na przykład ona, to może być on, to może być wy, tak? Bo ja mogę powiedzieć, no nie do końca, no właśnie nie do końca, bo zobaczcie, musisz uczyć się, to jest tak, ja mówię do kogo, mogę do ciebie i do was, nie? Do ciebie i do was, no i tylko. No bo jak powiem na przykład do jakiejś dziewczyny, to powiem do niej, a też jest, musisz uczyć się, tak? Czyli też będzie, czyli będzie tak, będzie you, będzie they, nie? Czyli oni, będzie he i she i tyle. Mhm. No chyba, że do psa czy kogoś, no to it, nie? Mhm. I tam pies z kalkulatorem, nie? No czyli jak jest you, they, he, she, it, no to jest właśnie to, nie? Czyli wtedy będziemy zaczynać zdanie właśnie od you must learn, they must learn i teraz patrzcie, jak powiemy na przykład they must learn, to oznacza muszą uczyć się. Oni. Mhm. He must learn, musi uczyć się. Zgadza się? Tak. She must learn, musi też, nie? Ja, no to muszę, tak? Ty musisz. I to jest cała prawda, jeśli chodzi o angielskie myślenie, znaczy część, powiedzmy, jakaś tam, nie? A dlaczego ucz się pilnie? Dlatego, ponieważ to jest rozkaz. Więc jeżeli ktoś się tak nie uczył, no to właśnie będzie mówić tak, nie? Czyli niedokładnie przekazuje całą informację. Bo to jest ty musisz się uczyć, czyli zwracasz się do kogoś, zwracasz się na przykład, nie wiem, ty musisz się uczyć, czyli ty mówisz do mnie albo mówisz do nas, nie? Tyle. Jak to zrozumiecie, to będziecie miały też angielskie myślenie, nie? Czyli mamy learn hard. Możemy powiedzieć study hard, tak? Studiuj, ucz się, cram it, tak? Wkuwaj i tak dalej, nie? Oczywiście tu już są czasowniki, ale czyli wkuj to, nie? Czyli naucz się tego. No więc wtedy będziemy mieli wkuwać, nie? Czyli czasownik. No i co dalej? No i to jest tyle, okej. Okay. Czyli mamy jedno, Joanna, jakie byś wstawiła? Coś o edukacji. Mówię na razie prosto. Prosto? Nie wiem, idź do szkoły. Zapal papierosa za szkołą. Go to school. Go to school. Okej, okay. No i tyle. Idź do szkoły, koniec. Teraz robimy według szkoły, ale robimy te konstrukcje. Mhm. Jak? Ale że iść do szkoły, tak? Wszystko, co związane z edukacją. Możecie skombinować, jak chcecie. Musicie ustawić rzeczownik, tak? Na pewno będzie there is, może być w liczbie pojedynczej, w liczbie mnogiej. Pokazywałem też, udowadniałem. Może tu być teraz albo liczba pojedyncza, albo mnoga,
ale musimy ustawić rzeczownik, a później dopiero ten ing wchodzi. Ula? No, obojętnie, no, kto tam ma pomysł, nie? Nie bardzo mam pomysł. Czy kids, nie, there are może być, there are kids going to school. No nic innego nie będzie. Znaczy może być, ja bym sobie na przykład zrobił, to ja wam dam inne zdanie, there's kids smoking behind the school. No też. Nie? Tak. Ja wypaliłem 1,5 papierosa w życiu, więc wiem o co chodzi. Mm-hmm. Nie palę generalnie, nigdy nie paliłem. No, więc nie. Mamy there's kids smoking behind the school. Jest zdanie? Jest. Może być każde. Możemy powiedzieć o nauczycielach, możemy powiedzieć o dzieciach, możemy powiedzieć o systemie edukacji, no o wszystkim. Ula. No. Pomysłów mi brakuje. No to na przykład to zrób takie zdanie, że there's na przykład, nie wiem, jest tramwaj, który czeka. Ja wiem, to mi się szkoła przypomina. Tramwaj, który czeka na uczniów. Jest tramwaj. Train. Nie, train to jest pociąg. Pociąg. Tram. Mhm. I teraz, który czeka na uczniów? Od razu wrzucasz. Na końcu języka. Waiting for the students. Jak macie problem z tym, żeby, to jest dosyć ważne, myślę, bo to pomaga. Jak macie problem z tym, żeby przypomnieć sobie słowa, które już nie kojarzycie, to zróbcie to w postaci rozkazu. Joanna, jak jest poczekaj na mnie? Poczekaj. Wait for me. Dokładnie. Za pomocą rozkazu, ja to napiszę, za pomocą rozkazu przypominamy sobie słowa, które znaliśmy, ale zapomnieliśmy. Ja to już zapisuję. Mhm. To działa, bo my się uczymy po prostu przez rozkazy, nie? Często, albo słyszymy nawet gdzieś tam ze szkoły czy gdzieś, że na przykład zrób to, do it, tak? My to kojarzymy, więc jak ktoś, jak się zastanowicie się, jak jest zrób to, to będziecie wiedziały, nie? Często się tak zdarza. Mm-hmm. Okej. Okay. No czyli na przykład jak to będzie? There is a tram. Ula. The tram wait for the students? Waiting. For students. Uh-huh. For the students. No i koniec. To jest zdanie. No. Chyba. Okej, okay, to mam jasne. To nie jest taki banał. Na początku to wcale nie jest taki banał. Tak, no ja wiem. Tutaj te osoby, które właśnie są teraz, tak jak Ula, przychodzą jako jak to powiedzieć, jako no fresh, nie? W sensie, że jesteś, wiesz, jakby nowa tutaj, no to łatwiej ci to przychodzi, ponieważ to wszystko masz od razu na jednej stronie. Mhm. A zapytaj się Joanny, że my to ćwiczyliśmy przez jakiś czas. No. Że mieliśmy, jak zobaczycie, i właśnie to jest ta moja metoda też. Nawet to nie jest metoda, to można powiedzieć bardziej, to jest system uczenia się. Ja na przykład teraz ogarniam jakieś ewidencje składników tego bilansu, wszystkich jakichś tam sprawozdań finansowych. Wiecie, co ja zrobiłem? Spisałem sobie je wszystkie na jednej kartce. Dokładnie to, o czym zapomniałem w angielskim, bo już mi po prostu się to... I spisałem sobie to wszystko, żeby mieć na jednej stronie. I to jest właśnie idealna nauka, że jak sobie spiszecie te wszystkie angielskie formy czy konstrukcje na jednej stronie albo nauczycie się w ciągu, na przykład tak jak my się uczymy teraz godziny, to załapicie to o wiele szybciej. A my się w szkole jak uczymy? Pamiętacie, nie? Present simple, jeden rok, drugi rok. No właśnie. Past simple, trzeci rok. Mi się też wydaje, że te czasy to powinny na przykład jeden za drugim, albo na jednej lekcji też ciężko ogarnąć wszystkie czasy dla takich dzieciaków, tak? No bo wiadomo. Tak. Ale wyobrażacie sobie, co by było, gdybyśmy przedstawili wszystkie 12 czasów? Tych takich podstawowych, nie? No i tak się nie używa. Dokładnie. Używa się 4-5. No ja tak. Dajmy na to, że używamy tych 4-5,
wrzucamy je na jedną stronę i dzisiaj uczymy się tego, za tydzień uczymy się znowu tego, za dwa tygodnie znowu powtarzamy wszystkie, o, jesteście o wiele w stanie szybciej załapać, a nie jak uczycie się present simple przez rok. No. To jest niesamowita strata czasu. I to tyczy się biologii, chemii, fizyki, kuźwa wszystkiego. Gdybyśmy z matmy mieli wszystkie wzory na jednej kartce, to byśmy matematykę mieli całą opanowaną. Dokładnie. W teorii powiedzmy, nie? Bo wiadomo, że to wszystko nie jest takie super proste, to trzeba byłoby jakoś sobie rozrysować. Natomiast myślę, że tak to wygląda. W historii to samo, tak? Czasy też musimy znać, bo wiadomo, gdzieś tam pojedziemy na wakacje i to też trzeba jakoś się dogadać. No nie będziemy też mówić, jest ważne to, czy tam... Tak, to, ale to, te konstrukcje na przykład, no to będziecie super używać wtedy, kiedy już będziecie głęboko w dyskusji. Bo nie będziesz mówiła, że dzisiaj spałam tyle i tyle, zrobiłam to i to, stworzyłam to i to, przyjechałam tutaj, żeby cię poznać, żeby zobaczyć coś. Nie. Będziesz mówiła, są ludzie, którzy myślą tak i tak. Jest to ważne, żeby w ogóle myśleć o tych ludziach i te konstrukcje będą używane. Czyli one będą jakby w głębszej rozmowie, bo czasy używamy tylko na początku. Na przykład rozmawiałem z jakąś tam osobą i ona powiedziała, że są pewne rzeczy, które na przykład bla bla, ona lubi, nie lubi i tak dalej, nie? Wszystko należy połączyć. Na pewno nie jest to jakieś antidotum, wiadomo, na angielski, ale tak można, no mówię, alternatywne jakieś tam wyrażenia trzeba mieć, nie? Okej. No dobra, no i teraz mamy tak, ważne jest to, żeby móc być szczęśliwym, okej, no to mamy, aha, no to teraz jesteśmy na tym etapie, tak? Czyli jak byśmy zrobili to zdanie ze szkołą? To już było. Okej, dobra. Czyli to robimy. Coś ze szkołą. Nie wiem, ważne jest, żeby wchodzić do szkoły. Fajnie jest chodzić do szkoły. Nie wiem, głupie jest chodzić do szkoły. Coś tam. Głupie jest uczyć się tyle rzeczy. I tak dalej. Jakie zdania? Ula, dajesz. Fajnie chodzić do szkoły na przykład. It's nice to go to school. Dokładnie. Może być na przykład ważne jest to, żeby na przykład nie wiem, lubić. Nie wiem. Ważne jest to, żeby lubić. Nie, bez sensu. Ważne jest to, żeby chodzić na przykład do niej regularnie. Coś wam pokażę. Ważne jest to, żeby chodzić do niej regularnie. Czyli tak, robimy takie zdanie, to it's nice to go to school. A teraz chcemy powiedzieć, ważne jest to, żeby chodzić do niej regularnie. Jak to zrobimy? To będzie to samo, nie? No tak. Tylko, że coś tutaj się zmieni. Jak? Jak jest ważny? It's important. Czyli it's important. I teraz, żeby chodzić do nieregularnie, czyli to go, nie? Żeby znowu nie mówić to school, to co powiemy? Czy mówi? Bardzo często. No bo to it to jest przecież to, prawda? Czyli chodzić do tego, nie? Aha, bo nawiązujemy do tego, okej, okay, do tak, tego. Okay. Tak, oczywiście. I wtedy nie musimy znowu powtarzać to school, bo to będzie głupie, nie? Fajnie chodzić do szkoły i ważne jest to, żeby chodzić do szkoły regularnie. No, no nie jest źle, ale jak użyjemy na przykład czasami dwa razy, no to już jest za dużo, nie? I bardzo często właśnie na przykład oni używają it, żeby tego nie powielać, nie? Czyli it's important to go to it regularly. Co tu jeszcze można powiedzieć? Bo tutaj mamy it's important to... Okej. Okay. Co oznacza, Ula, co oznacza pierwsze tu, a co oznacza drugie?
Pierwsze to jest jakby podkreślenie tego, że to jest ważne, a drugie to tak automatycznie iść Dupa. Do domu. Nie. Ja nie wiem. Jadna. No bo zawsze po przymiotniku dajemy tu. No. Pierwsze tu. Nie. Jak znaczy, ta konstrukcja jest ok, to co powiedziałaś jest niby dobre, ale jak zrobić zdanie w takim razie? Jeszcze raz. Ważne jest to, żeby chodzić do niej regularnie, aby móc się uczyć. A dobra, przedłużenie, dobra, to drugie to jest przedłużenie. No właśnie, o, teraz no właśnie. Czyli jak zrobimy? It's important to go to it. I dalej? Aha, regularly, to? To regular, no to len. Możesz powiedzieć to focus, aby skupić się na nauce. No właśnie, focus on, tak? Czyli skupiamy się na, a jak będzie nauka? No ten, jak to jest, study, nie study. Studying, no może okay. Być. Tak, albo learning, nie? No. Learning to jest uczyć się, ale studying to jest studiować. Generalnie jak oni używają learn, to na przykład mówią coś takiego I learned that, czyli dowiedziałam się. Nie? No ale na przykład podręczniku mojej córki do angielskiego, ona jest w szóstej klasie i ostatnio nawet miała na ten, że dzieciak i był jakiś tam po prostu tekst i było, że dzieciaki study, że no, dla mnie study no to też jest studiować, a oni mieli, że oni, no to tak, było generalnie o szkole. Mhm. Także to... Jak masz I learned that, to oznacza dowiedziałam się, tak? Czyli dowiedziałam się, że coś tam się zdarzyło, dowiedziałam się, że nie wiem, statystyki wyglądają inaczej, bla, 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 coś tam przeczytaliśmy. Ale learn to też jest nauczyć się, jak coś zrobić, jak coś wykonać, jak coś, nie wiem, sprzedać, kupić i tak dalej, nie? Czyli uczymy się, jak jeździć na rowerze, to jest właśnie learn. A study to jest wkuwanie, czyli wkuwanie biologii. Tak? Czyli zwykła taka już nauka. Nie? Okay. To czyli w najpierw to jest learn. Tak. Znaczy to jest jak nauczyć się, jak coś zrobić, nie? Okay. A jeżeli studiujemy, uczymy się, no to mamy study. I tutaj właśnie mówiłem o tym, że jak mamy swimming, tak, mamy pływanie, prawda? Mhm. Czyli jak sobie odetniemy, mamy swim, to oznacza co? Pływaj. Dokładnie. Albo płyń. Nie? Jak mamy na przykład, nie wiem, going. Nie? To mamy jeżdżenie, tak? Autem, czymś tam. A mamy go, to idź, nie? Mm-hmm. Learning to jest uczenie, tak? Się, ale learn to jest ucz się, nie? Tak. No więc dlatego właśnie będziemy mieli focus on studying, learning. And, i jeszcze jedna rzecz. Gdybyśmy na przykład mieli teraz I, you, he, she, it, we, you, they, to teraz mamy studying i learning. I gdzie to wstawicie tutaj? Które to jest? Ale zacięło cię, ja nie słyszałam teraz, co mówiłeś. Dobra. Teraz dobrze słuchać, czy jeszcze nie? Teraz okej. Okay, no. Okay. Czyli tak, it's important to go, czyli ważne jest to, żeby chodzić do tego, tak, czyli do tej szkoły regularnie, aby skupić się na i w tym momencie mamy studying, albo learning, nie? I gdybyśmy chcieli skategoryzować to, to gdzie to będzie pasować? Tu, 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 gdzie to będzie? To. No bo jakbyśmy powiedzieli na przykład uczenie się jest, nie wiem, fajne, głupie, coś tam, nie? To jak powiemy? It's nice to learn. Może być, ale to, co robisz, it's nice to learn, to jest fajnie się uczyć. Aha, okej. Okay. Ale chcesz, żebyśmy to powiedzieli osobowo, tak? Że ty mnie nie rozumiem. No, znaczy, tak? co to jest, jak przetłumaczymy uczenie się? Learning. Learning, tak. No właśnie. A teraz chcemy powiedzieć, jest fajne. It's nice. Koniec. Widzicie ja różnicę? Nie zrozumiałam po prostu pytania. Okej. To jest właśnie angielskie myślenie, tak? Uczenie się jest fajne, daje nam możliwości,
czyli możemy powiedzieć learning gives us a chance to coś tam, tak? Czyli daje nam szansę do tego, żebyśmy. I teraz, które to z tych jest? To learning, co to będzie z tych? It? Tak, to będzie it. To widać, nie? Bo to jest is. Mm-hmm. Czyli to jest tak, jakbyśmy powiedzieli it is. Dlatego mamy focus on it. I nasze it to jest studying, learning. Okej. Okay. Rozumiecie? Tak. Więc jak chcemy powiedzieć na przykład zdanie, nie wiem, sprawdzenie tych dokumentów czy coś takiego jest bardzo ważne dla mnie i tak dalej, no to będziemy na przykład mówić checking, nie wiem, the documents is important for me. Nie? Mm-hmm. Checking the documents is important for me. Okej, okay. No i mamy get. Z getem już sobie chyba nie poradzimy, ale mogę tak na szybko najwyżej powiedzieć, jak chcecie, dla powtórki. Chyba, że Joanna powie. Nie, powiedz. No możesz powiedzieć, spoko. Jak działa get? Get to jest ruch. Mhm. No i właśnie, to będziemy potrzebowali więcej czasu na to, nie? No właśnie. No bo get to jest, tak, get to jest ruch, czyli... Bo tego jest więcej, nie? No. Przemieszczamy się z jednego punktu do drugiego. No czyli co rozumiemy przez to? To jest na razie taki wstęp, Ula. Następnym razem już sobie skleimy to wszystko. No i później już artykuł, myślę, zrobimy. Okej. Okay. Już sobie wrócimy do normy. Więc mamy get to jest ruch, czyli na przykład, nie wiem, możesz przelewać, wiesz, wodę do garnka, do, może inaczej, ja to pokażę. Weźmy sobie, dobra, to już mogę skasować. Weźmy sobie na przykład coś takiego, że mamy a pot, coś tam. O, mamy na przykład taki gar jakiś, nie? No i teraz mamy, czy tam wazo, nieważne, i tutaj mamy kranik i z tego kraniku woda się leje, czyli ona się przemieszcza. Jeżeli będziemy chcieli powiedzieć, że na przykład woda albo my wlaliśmy wodę do tego właśnie wazonu, czy tam tego, nieważne co to jest, jakiś tam gar czy cokolwiek, no to garnek to na pewno nie jest. Znaczy czajnik. Nie, no może jest, nieważne. Czajnik. Tak, czajnik. Czyli na przykład jak byśmy wtedy powiedzieli, Joanna? A ja nie wiem, jak jest czajnik. Wodę do... To jest czajnik? No nie wiem, co to jest. No może być... Nie, no nie ma tu żadnych... No dobra, zróbmy szklankę, no najprościej. No. Co tam będziemy z czajnikiem? Czajnik jest kettle, jakbyście chcieli, pot to jest garnek, nie? Czy mamy a pot. Okej. Okay. No i wlałem wodę do czajnika, czy tam do szklanki, to jak to powiemy? Wlałam. Jak? I got the water. I got water. Into a pot. Into a glass. Tak? Czyli mamy wykonanie ruchu. Czyli za każdym razem, jak jest wykonanie ruchu, tylko mówię, w ogóle tego myślenia z getem jest bardzo dużo, bo get nie da się zinterpretować. On ma cholernie dużo znaczeń, dlatego lepiej my sobie go dzielimy na trzy takie płaszczyzny myślenia, nie? Czyli mamy ruch i to na razie powiem po prostu. Możecie sobie tam poćwiczyć w tym czacie, napisać coś. Na razie niech to będzie taki obraz może, który ja rzucę, ok? Później dodajemy przymiotnik, czyli tak jak na przykład mówiliśmy, że jak chcieliśmy o tych włosach, tak, że mówiliśmy, że włosy, tak, włosy stały się miękkie, nie? Czyli będzie nam bardzo ciężko, natomiast za pomocą geta po prostu powiemy he got soft, nie? Bo soft to są delikatne, miękkie i to jest wszystko. Czyli jak będziemy właśnie myśleć przymiotnikami z getem, to do geta możemy każdy przymiotnik wrzucić. No i tam się śmialiśmy z tym włosami, to było grubo. Dobra, no i później mamy włosy, okej, okay. To mamy jedno i jeszcze jeden jest. Joanna, pamiętasz? No z przymiotniki, co tam było, przymiotnik,
ruch. I jeszcze coś jest, tak, jest ruch. Czyli jest ruch, jest przymiotnik i czasownik. Czasownik, tak jest. A czasownik świadczy o tym, że powodować, tak? Jeżeli coś powoduje coś. Tak, czyli na przykład, tak jak mieliśmy znowu z tymi włosami, na przykład, że nie wiem, szampon, tak, jak mówiliśmy tam szampu, że na przykład szampon spowodował, że moje włosy na przykład po prostu szły na lewo albo szły na prawo. Jak to powiedzieć? Szampon got my hair tak. on the left. Going. Going. Musimy czasownik użyć go, z ING. Go. Czyli shampoo got my hair going left or right. No i tym sposobem możecie powiedzieć, że miałyście związane z włosy albo nie wiem, albo gdzieś tam jakiś kask się na głowie zrobił czy coś. Więc w ten sposób to robimy, ok? Czyli po prostu wrzucamy jakby got, później wrzucamy czasownik, a później wrzucamy czasownik z ING. I to może być odnośnie, wiecie, no możemy powiedzieć na przykład, że produkcja spowodowała, że zmniejszyli na przykład, nie wiem, powiedzmy sprzedawanie jakichś tam produktów, jakichś dóbr czy czegokolwiek. Więc na przykład production got people selling less goods than previously. Koniec. I to zdanie oznacza, że produkcja spowodowała, że ludzie zaczęli, czy sprzedają po prostu dobra, mniej dóbr, tak? Ludzie sprzedają mniej dóbr niż wcześniej, nie? Previously, previously to jest wcześniej. Bardzo często jak macie seriale na przykład, no to mówi się previously, coś tam, tak? Czyli wcześniej na przykład w poprzednim serialu, czy w poprzednim tam części jakaś tam sytuacja miała miejsce i tak dalej. A previous, no to jest wczesny, nie? To znaczy wcześniejszy, na przykład previous year, nie? Czyli wcześniejszy rok. Okej, okay. No i to będzie tyle. I coś tu jeszcze chciałem powiedzieć. Aha, tu mamy less. Ja zdecydowanie zachęcam do less, ponieważ jest stosowane przez native'a zdecydowanie częściej, natomiast bardziej poprawnie jest fewer, tak? No bo dobra są policzalne, dlatego będziemy mówili fewer. Ale ja tego nie używam. Uwierzcie mi, że naprawdę ja nie lubię tej takiej super poprawnej gramatyki. Ona jest nienaturalna dla mnie, bo ja też, jak widzicie, jak gadam po polsku, czasami w ogóle jakaś masakra. Few, fewer i the fewest. I to oznacza, że tego jest najmniej. A jakbyście chciały od little, to macie little, less i the least. Dlatego less jest mniej. Zwróćcie uwagę, że nawet w piosenkach piosenkarki, piosenkarze używają less, tak, jeżeli gadają tak, jeżeli gadają o nawet rzeczownikach, które są niepoliczalne, więc to jest dla takich, wiecie, osób, które są nadgorliwe, bym powiedział, albo po prostu chcą poprawnie, super poprawnie brzmieć. Ja tego nie lubię na przykład. Więc to jest taki tutaj takie coś, o czym można wspomnieć. No i dobra, no i mamy cały get, mamy te trzy, tam mieliśmy jeszcze więcej tych getów, tak, bo mieliśmy jeszcze te pięć czasowników ze szkoły podstawowej, tak, jak mówiliśmy, więc to jeszcze sobie zrobimy, ale na razie te trzy. Czyli tym sposobem mamy trzy gety i mamy chyba tam pięć konstrukcji, prawda, czyli mamy już jakieś osiem zdań, nie? No, już trochę jest tego. No, jest. A tak jak mówiłem, tego jest 40. A tam tyle. Już mamy prawie 1/4. No i co? Więc no mówię, chcecie, wpisujcie tam na czata, ale myślę, że jak coś następnym razem zrobimy sobie z jakimś artykułem i już będziemy te 8 zdań wbudowywać w ten artykuł, nie? Żeby coś tam móc opisać i tak dalej. No i cały czas trzeba to ćwiczyć, to mówię, skupcie się na tych 8 zdaniach, weźcie sobie je, spiszcie na jedną kartkę albo w jakimś pliku, wydrukujcie sobie to i wiadomo sobie cały czas to męczyć w głowie, no i dodawać do tego słownictwo, nie? Uczycie się tego słownictwa, jakie chcecie, nie uczcie się słownictwa, którego nie chcecie, nie uczcie się z jakiejś tam, wiecie, literatury czy czegoś. Jeżeli kogoś to interesuje, to okej, okay, ale jeżeli kogoś to nie interesuje i chce jakieś, nie wiem, inne rzeczy albo to, co ma w pracy, to tego macie się uczyć. No ja się uczę to, co mi do życia potrzebne.
No. Albo uczcie się to, co ja wam wrzucam, a to, co wam niepotrzebne, to usuwajcie. Jak na przykład, nie wiem, nie potrzebujecie słowa odzwierciedlać, bo nie używacie takiego słowa. To na przykład możecie powiedzieć it shows. A może się kiedyś przyda. Nigdy no nie... mówię. No, ja staram się używać takie słowa, które są na bieżąco, bo też staram się być z tym na bieżąco, więc to nie jest tak, że wiecie, mam słownictwo po prostu, nie wiem, z 99 roku, nie? Bez przesady. Staram się to na bieżąco. Masz tak słownictwo, że tak. My to... O Boże. Tak. Więc chodzi o to, żeby nauczyć się myśleć po angielsku, a słownictwo przyjdzie, jak będziemy mieli speaking i wtedy, jak już będziemy gadać, to wtedy dopiero będziecie chłonąć wszystko, bo będą definicje, będzie wszystko, będziemy sobie objaśniać po kolei. Ok? Ok. Dobra. Czy są jakieś pytania? Ja nie. Aha, ja bym tam chciała wiedzieć, no? Ile tam... No, żebyś mnie tam policzył, bo ja nie, ja już się pogubiłam. Dam ci znać, dobrze? Dobra, dam ci znać. Zaraz sobie będę to wszystko tam sprawdzać. A Ula, masz jakieś pytania? Na razie nie, muszę to sobie w głowie wszystko poukładać. Dobra, dobra. Ale ogólnie na plus, fajnie. Mhm. Okej. Okay. No to jak coś, no to jesteśmy w kontakcie. To do czwartku. I słyszymy się za tydzień. Ja a ty w czwartek, jasne. No, to okej. Dobra. No, hej, papa. Cześć. Dzięki. Dzięki.